Cześć, witajcie na kanale Kroczyk TV. Jak obiecałem, robię odcinek specjalny z okazji 200 subskrypcji, chociaż aktualnie ich jest już ponad 200, także za coś serdecznie wam dziękuję. Mam nadzieję, że będę miał ich więcej, będziemy mieli ich więcej, co oczywiście przełoży się na jakość i częstotliwość zamieszczanych przez nas materiałów. Słuchajcie, żeby nie przedłużać, jak obiecałem, robię konkursik. Konkursik, w którym do wygrania będzie to, co widać na załączonym filmie. Eee, a mianowicie... Eee, gazetka zapakowana, noweczka. Lego Ninjago z taką fajną figurką Śnieżnego Samuraja. Eee, na pewno, jeżeli ktoś nie ma, a zbiera Ninjago, to mu się przyda. Dodatkowo... Dorzucam gazetkę LEGO City, LEGO Star Wars oraz LEGO Batman. Natomiast są to już gazetki bez dodatków, natomiast są one nowe, nieużywane, nawet nieprzeczytane, tak na dobrą sprawę. Niestety, z tych gazetek wyciągnąłem plakaty oraz instrukcje budowania tych małych zestawików. Także przepraszam, natomiast gazetki są jakby i tak nieużywane. My ich w sumie nie zbieramy i pomyślałem, że nie będę ich wyrzucał, tylko mogę komuś dać. Ktoś może będzie chciał je przeczytać. Także tu mamy te trzy gazetki. E, czwartą Lego Ninjago, ale uwaga, to nie wszystko, żebyście nie byli zawiedzeni. E, mam tu jeszcze dodatkowo. Mini zapakowaną Klaja z Nexo Knights dodatkowo Aaron z Nexonites, noweczka zapakowana, nieotwierana. I jeszcze, jak ktoś zbiera, taką kartę Fina z Lego Star Wars. Także to wszystko jest do wygrania dla jednej osoby. Niestety. Zobaczymy, może, znaczy na pewno w przyszłości będą kolejne konkursy, gdzie będzie do wygrania pewnie coś większego. W poprzednim konkursie, który też tam kiedyś był, tu pewnie macie u góry Giślinka, tam był do wygrania zestawik i też jakieś dodatki chyba z gazetek bądź gazetki. Aktualnie postanowiłem, że po prostu to będzie nagroda główna konkursowa, która wpadnie do jednej osoby. I zasady konkursu są proste. Nie będę robił losowań, tak jak to było w poprzednim konkursie. Chciałbym, żeby po prostu osoba, która bierze udział w konkursie, zasubskrybowała kanał, zostawiła dzwoneczek, kliknęła łapeczkę pod tym filmikiem. Dodatkowo mam prośbę: możecie udostępnić ten film swoim przyjaciołom, żeby również mieli szansę wygrać. I uwaga, żeby wygrać konkurs, trzeba być kreatywnym. To znaczy. chciałbym, żebyście stworzyli coś coś związanego z klockami Lego. Eee, może to być jakiś moc, może to być rysunek, może to być obrazek, może to być... no cokolwiek, co Wam przyjdzie na myśl związanego z klockami Lego, może to być w formie filmiku nagranego i wrzuconego na YouTubie, może to być w formie zdjęcia, które mi przyślecie, no w zasadzie w formie jakiejkolwiek. Nie musicie nic do mnie wysyłać yy, osobiście, chciałbym żebyście po prostu wykazali się twórczością, fantazją yy, i tak naprawdę ja będę wybierał, ja albo ja z dzieciakami, jeszcze zobaczymy jak to będzie wyglądało, albo będzie jury jednoosobowe, albo jury trzyosobowe. Bądź dwóch e, i po prostu wybierzemy to, co nam najbardziej się spodoba. I tyle. Także bądźcie kreatywni, może być fajnie, może być śmiesznie. Najważniejsze, żeby było związane z LEGO w formie dobrowolnej, naprawdę dobrowolnej, aby mógł to w jakiś sposób zobaczyć. Czyli, jak powiedziałem, możecie to wrzucić na YouTube, a to by było najlepiej. E, taki filmik, możecie zrobić fotkę. I tak naprawdę bym chciał, żebyście, żebym nikogo nie pominął, to bym prosił, żebyście znaleźli mnie na Facebooku. Raczej nie będzie trudno, bo kanał na Facebooku, kanał, sorry. Fanpage na Facebooku nazywa się tak samo jak, jak na YouTubie, czyli Clocek TV po prostu, pisany razem bez spacji oczywiście. Ja zresztą tu pod filmem i tak wkleję linka do YouTube'a, także spokojnie znajdziecie. Polubcie fanpage'a i albo, nie no w zasadzie tak myślę w wiadomości prywatnej napiszcie mi, prześlijcie mi linka do filmu, prześlijcie mi zdjęcie wykonanego moca bądź czegoś, tylko chciałbym, żeby to było jednoznacznie oznaczone, podpisane jakkolwiek, żeby żeby mógł to zidentyfikować, że to jest coś, co zrobiliście Wy i zrobiliście to na konkurs dla mnie, czyli dla klocek TV, czyli jakąś karteczkę napiszcie dla Klocek TV, bądź podpiszcie jakoś cokolwiek naprawdę tutaj forma. Dobrowolna, żebym wiedział, że to zrobiliście wy. Znowu się rozgaduję, sorry, będzie, dłu będzie trochę długo. Natomiast, e, tak jak wspomniałem, ja sobie wybiorę zwycięzcę. E, chciałbym, żebyście byli kreatywni. Jak wspomniałem, to trafi do e, jednego zwycięzcy. Oczywiście, na mój koszt, e, zwycięzcę na pewno ogłoszę w kolejnym filmie, związanym właśnie z tymże konkursem. I wtedy będę prosił o jakiś tam kontakt, po, czy podam maila, czy, czy nawet właśnie przez Facebooka się skontaktujemy w celu podania jakiegoś adresu do wysyłki. Nawet nie musicie adresu. No w związku z RODO, tak na dobrą sprawę, możecie podać tylko numer telefonu, a ja Wam to wyślę paczkomatem, też będzie dobrze. Także myślę, to jest dla mnie tak naprawdę preferowana jakby forma wysyłki. Dobra, żeby nie przedłużać. Ten film pojawia się prawdopodobnie w sobotę, 7 września. Więc myślę, że termin, termin Wam dam, nie wiem, tydzień czasu wystarczy do 13 do 13. 13 września to jest piątek, taki szczęśliwy dzień. 13 piątek bardzo lubię. 13 piątek, 13 w piątek brałem ślub. Między innymi mieszkam pod numerem 13, więc uważam, że jest to szczęśliwa liczba. Także koniec konkursu: 13 w piątek, powiedzmy o północy. A myślę, że gdzieś tam się ogarnę przez weekend 14, 15 i może. Poniedziałek 16, myślę, że może film z wynikami, bądź może wcześniej trafi na kanał. Także, żeby nie przedłużać, wiecie co robić, nie będę powtarzał. Ewentualnie pod filmem w opisie będą zasady konkursu, także to będzie czekało na zwycięzcę. Także do roboty i życzę wszystkim powodzenia. Cześć.